Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś nowego, coś co piekli się w mojej głowie od marca i właściwie te książki mam od marca. I cały czas zbieram się, żeby nagrać taki film. Będzie to film, w którym po latach czytam lektury szkolne. Jako, że mam nadzieję, że będzie to seria, to powiedzmy, że w tym odcinku wybrałam sobie cztery książki. Cztery książki z podstawówki, które ja miałam jako lektury w podstawówce. I przy okazji każdej z nich będę Wam mówiła, jakie były moje odczucia, gdy czytałam je właśnie jako lektury. I jakie są moje odczucia, kiedy czytam je teraz, po latach? Gdzie przy większości z tych książek minęło już minimum 10 lat, od kiedy je czytałam. Wybrałam, tak jak mówię, cztery książki. Pierwsza z nich to jest książka, którą już zaczęłam czytać, czyli Dzieci z Bullerbyn. Dzieci z Bullerbyn w takim wydaniu z naszej księgarni. Malutkie, tak jak widzicie, już przeczytałam jedną część tej książki. Kolejna książka to Ten obcy, który był moją lekturą w 5 klasie podstawówki. Dzieci z Bullerbyn chyba były... Kurczę, teraz nie pamiętam, czy w trzeciej, czy w czwartej. Tak czy inaczej były na pewno. Tutaj mam Ten obcy, o którym mam trochę więcej do powiedzenia, więc przy okazji omawiania tego obcego to Wam powiem. Dalej mam Chłopców z Placu Broni, których czytałam chyba w czwartej klasie, w momencie, w którym wyszedł album Seleny Gomez. I jakby moje wspomnienia z Chłopcami z Placu Broni są łączone z tym albumem, bo wtedy bardzo namiętnie go słuchałam. Więc mam Chłopców z Placu Broni. I ostatnią książką jest Szatan z siódmej klasy, czyli książka, której totalnie nienawidziłam i która była najgorszą książką, jaką ja kiedykolwiek przeczytałam. I teraz taka mała uwaga, żebyście się nie zdziwili, to nie jest omawianie lektury. Czyli ja Wam tutaj nie będę mówiła dokładnie, co się dzieje, jak to wygląda, jak to wpływa na fabułę, bo to są takie moje po prostu luźne odczucia. Co sądzę o tych książkach, gdy czytam je jako już dorosła osoba. Więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Jeżeli macie pomysł, jakie książki mogę czytać w kolejnym odcinku z tej serii, to dajcie mi znać na dole w komentarzu. A ja może Wam kilka słów powiem na temat Dzieci z Bullerbyn. Dzieci z Bullerbyn to była taka lektura, którą pamiętam, że wszyscy ją lubili, ale pamiętam, że naprawdę ona w mojej klasie zrobiła wielką furorę i że mnóstwo osób ją pokochało. A ja w sumie miałam takie... Nie pamiętam, żebym była jakoś bardzo zakochana w tej historii. Pamiętam jedną rzecz, czyli fakt, że mówiłam źle imię jednego z bohaterów, ponieważ mamy tu mamy wypisanych bohaterów i mamy jednego, który ma na imię Bosse. Ja mówiłam cały czas Boss. I mówiłam, chodziłam i mówiłam Boss. I tak to mniej więcej wyglądało. Pamiętam, że wszystkie dzieci mi zawsze mówiły, że tak się nie mówi tego imienia. Ja uparcie szłam swoje. I tak, z Dzieci z Bullerbyn pamiętałam już jedną scenę, która jest za mną, czyli scenę, może pokażę Wam obrazek. Oczywiście chodzi mi o wymienianie się wiadomościami między domami. Chodzi mi oczywiście o to. Tak jak możecie zobaczyć, to jest coś, co ja bardzo chciałam mieć w moim domu, ale koło nas nie mieszkały dzieci, więc nie miałam jakby nawet tego z kim zrobić. Natomiast to jest taka pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, gdy czytałam tę historię. Także będę kontynuowała i przyjdę do Was, gdy już skończę czytać tę książkę. Póki co jest naprawdę bardzo dobrze, jest na pewno lepiej, niż gdy czytałam to w podstawówce. Przychodzę do Was, żeby powiedzieć Wam o dwóch książkach, które zdążyłam przeczytać i są to Dzieci z Bullerbyn i Szatan z siódmej klasy. Więc może przejdziemy do pierwszej książki, którą przeczytałam, czyli mowa tutaj o Dzieciach z Bullerbyn. Dzieci z Bullerbyn zostały wydane za granicą w 1947 roku, w Polsce w 1957. Wciąż jest to lektura, którą dalej się czyta. Czyta się ją w klasie trzeciej. Tak samo ja ją czytałam właśnie w klasie trzeciej. I jeżeli chodzi o takie moje głębsze uczucia, oprócz tego, że faktycznie na głównego bohatera mówiłam Boss, to wtedy nie była to dla mnie taka książka, do której bym wracała, bo jak pokazałam Wam ją na Instagramie, to zobaczyłam, że mnóstwo osób uwielbia w ogóle tę książkę. Ja nie miałam do niej takich uczuć. Teraz, gdy już ją przeczytałam po raz drugi, myślę sobie, że to naprawdę jest przecudowna, przeurocza książka. Z pewnością dla młodszego czytelnika, bo jest tutaj dosyć dużo narzędzi wykorzystywanych przy pisaniu książek dla młodszych dzieci. I z takich rzeczy, które nie do końca mi się podobały, które zauważyłam, to wyidealizowanie bohaterów. Natomiast w momencie, w którym zaczęłam się nad tym zastanawiać, to przypomniałam sobie, że przecież jest takie określenie jak syndrom Bullerbyn, czyli takie wyidealizowane pokazanie Szwecji, pokazanie tego, jak tam się żyło, jak wyglądały relacje dzieci z rodzicami, więc pomyślałam sobie, że w sumie to nie jest wcale taki minus. Wydaje mi się, że to nie jest coś, co miałoby w jakikolwiek sposób zaważyć na mojej ocenie. Przygody tych dzieciaków czytałam z wielką chęcią i radością, bo wszystkie te historie są w
w taki bardzo lekki, przyjemny sposób opisane. I powiem Wam, że w trakcie, gdy czytałam tę książkę, zauważyłam, że niektóre z tych powieści, bo to jest zbiór bardzo krótkich opowiadań, i zauważyłam, że niektóre z tych opowiadań bardzo przypominają mi te w Ani z Zielonego Wzgórza, więc taka ciekawa rzecz. Bardzo króciutkie opowiadania. Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, wydaje mi się, że ja się męczyłam i że bardzo długo czytałam każde z tych opowiadań, a one tak naprawdę, nie wiem, z 5 stron może zajmują, niektóre trochę więcej, niektóre trochę mniej. Ale jest to z pewnością książka, którą przeczytam moim dzieciom. Tak naprawdę nie mam aż tak dużo do powiedzenia na temat tej książki, bo nie wywołała we mnie, wiecie, jakichś takich, nie skłoniła mnie do przemyśleń, nie zmieniła nic takiego w moim życiu. Na przykład, gdy już mówimy o książkach Astrid, to bardziej skłaniali mnie do przemyśleń Bracia Lwie Serce. Taka mała rzecz, natomiast tamta książka chyba też jest chyba skierowana dla starszego czytelnika. Natomiast tamta książka zostawiła mnie z przemyśleniami. Tutaj takiego czegoś nie było, tutaj się spędzałam dobre chwile. Jeżeli chodzi o moje ulubione opowiadania, to teraz nie będę mówiła tytułami, bo nie pamiętam. Natomiast opowiadanie z kiełbasą było przeurocze. Było czymś, co bardzo przypominało mi mnie. I opowiadanie końcowe. Końcowe też było przepiękne. Zresztą ukazanie w tej książce przyjaźni też jest czymś przepięknym i czymś, co należy pochwalać. I przechodząc do drugiej książki, którą przeczytałam, czyli do Szatana siódmej klasy, przeczytam Wam to, co mając, nie wiem, 12 lat napisałam na temat tej książki. Szatan mi osobiście się nie podobał. Taki malutki kryminalik, nie lubi tej książki, ale bardzo dobrze to wszystko napisał. Książka dobrze napisana, ale nie dla mnie. Ja osobiście kocham książki grozy z elementami romansu, ale lektur nienawidzę. No i wyobraźcie sobie, że te książki grozy z elementami romansu to były książki paranormalne, więc Nicola miała trochę zaburzone postrzeganie literatury. Ja oczywiście czytałam lektury, ale miałam trochę takie złe do nich podejście, jakby nikt mi nie wytłumaczył, dlaczego się czyta lektury. I teraz myślę, gdybym się mogła cofnąć w czasie, to na pewno bym sobie to wytłumaczyła i na pewno bym to szybciej zaczęła doceniać. Natomiast, tak jak mogliście słyszeć, Szatan mi się nie podobał. I to jest też rzecz, którą moja mama pamięta, czyli ona pamięta, że ja czytając Szatana, nie byłam do tego przekonana. I teraz te 10 lat później niestety powtarza się scenariusz, z tym, że na pewno nie w takim stopniu jak wtedy. Teraz doceniam tę książkę, uważam, że naprawdę jest bardzo dobrze napisana. Chodzi mi tutaj właśnie o język, o styl autora, który jest czymś na pewno wyjątkowym w literaturze dla dzieci, ponieważ jest on troszeczkę wyższy. Zresztą, jak wejdziecie sobie na Goodreads, to tam są opinie osób z zagranicy, które czytają polskie książki, no i wiadomo, że biorą książki dla dzieci jako te pierwsze, no bo łatwiej. I sami zauważyli, że to nie do końca jest łatwiej, bo tutaj mamy bardzo rozbudowane zdania, mamy bardzo dużo takich słów, które, może jakby to powiedzieć, słów, do których muszą być dopisane przepisy, żeby zrozumieć, a nawet, może nawet nie słów, tylko nawiązań kulturowych. I jak już mówię o nawiązaniach kulturowych, to może przejdę do pierwszej rzeczy, którą zauważyłam na samym początku, czyli nawiązania do Pana Tadeusza, do Wesela, do Boskiej Komedii, czyli do książek, których ja wtedy jeszcze nie znałam. To znaczy, o Panu Tadeuszu wiedziałam, bo jak każde dziecko w Polsce chyba wie, że jest coś takiego jak Pan Tadeusz, ale nie wiedziałam, o czym to jest, nie wiedziałam, o czym są postacie, które były tutaj wymieniane, nie za bardzo mnie to interesowało i też nie rozumiałam po prostu tych nawiązań. To samo było w przypadku nawiązań do łaciny, do greki, do mitologii. Też nie do końca wiedziałam, o co chodzi, bo po prostu jeszcze tego nie znałam, więc teraz na pewno to były dla mnie ciekawe nawiązania, teraz to było dla mnie wszystko bardzo, bardzo fajne, bardzo fajnym wykorzystaniem wiedzy autora. Wtedy nie przekonywało mnie to i to też chyba nie jest nic złego. To jest książka, która została wydana w 1937 roku, więc jest ona chyba najstarszą ze wszystkich, które tutaj przeczytałam. Początek i zakończenie są naprawdę świetne. To jest coś, co zasługuje na bardzo duże wyróżnienie. W ogóle wstęp do Szatana to jest coś wyjątkowego, to jest coś, co dalej gdzieś tam się przewija, o czym wszyscy wiedzą, jak się zaczyna Szatan. Zakończenie też jest bardzo fajne, podobał mi się ten wątek z Wandą. Natomiast z tym środkiem coś jest nie tak. To jest coś dziwnego, bo ta książka jest cieniutka, a naprawdę w pewnym momencie nie chciałam w ogóle jej czytać, nie chciałam jej kontynuować. Natomiast byłam ciekawa, jak to się kończy, bo nie do końca pamiętałam zakończenie. I sprawa wygląda tak, że w którymś momencie tutaj zaczęło być za dużo. I za dużo jakichś takich, wiecie,
zagadek, niedopowiedzianych rzeczy, które oczywiście później koniec końców są wyjaśnione. Natomiast nie do końca mnie to zainteresowało, nie do końca mnie to przekonało. Kolejna sprawa, Adaś oczywiście jest wyidealizowanym bohaterem, co tak jak już wcześniej mówiłam, nie jest aż tak złe, tutaj to jest pokazane, wiecie, w sensie Adaś jest generalnie osobą pokazaną w takich samych superlatywach, bo jest bardzo wyjątkowym uczniem, jest bardzo uzdolnionym chłopcem. I tak sobie myślę, że nawet nie mówiłabym, że to jest jakiś większy minus, bo wydaje mi się, że to jest coś, co jakby sprawia, że ta lektura jest przyjemna do czytania. Wydaje mi się, że to jest taka książka, która w wielu osobach obudziła taką chęć do czytania kryminałów, powieści detektywistycznych i to jest coś bardzo fajnego. To znaczy tak sobie myślę, bo na przykład moja mama bardzo lubiła Szatana, a ona koniec końców później sięgnęła po inne książki, które są w klimatem podobne do Szatana siódmej klasy. Natomiast nie do końca to jest moja para kaloszy. To jest książka, która na pewno jest bardzo ważna dla naszej kultury, dla literatury dziecięcej, dla lektur. W ogóle dobrze, że ta książka jest w kanonie lektur. Natomiast to nie jest taka książka, którą ja będę wspominała, wiecie, w takich samych cudownych barwach. Co jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówię, jak byłam młodsza, to też mi się ta książka nie podobała, więc po prostu coś mi zostało z tamtych uczuć. Mimo, że byłam bardzo dobrze nastawiona do tej książki, to była książka, którą myślałam, że sprawi, że wiecie, że się zakocham i że to będzie tak jak w Ani Zielonego Wzgórza, że zmienię zdanie o 180 stopni. Także Szatan nie do końca mi się podobał. Dzieci z Bulerbym bardzo mi się podobały. Teraz jestem w trakcie czytania przedostatniej książki pod tytułem Ten obcy Ireny Jurgielewiczównej, czyli książki, którą pamiętam raczej dobrze. To znaczy, to nie była taka książka, która bardzo by mi się podobała, ale to jest jedyna chyba książka, z której znajomości dostałam szóstkę, więc naprawdę musiałam ją czytać, bo ja nie byłam dzieckiem, który czytał opracowania, więc nie było tak, że wiecie, że gdzieś sobie doczytywałam jakieś rzeczy. Więc wydaje mi się, że wtedy na pewno to nie było coś, co ja bym bardzo pokochała, ale po latach mam raczej takie przekonanie, że jakoś bardzo mnie cieszyło omawianie samej tej lektury. Natomiast sama w sobie nie była do końca tym, co ja lubiłam czytać. Już na wstępie, jeszcze zanim skończyłam, bo jestem dopiero w połowie, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Natomiast mam wrażenie, że ta książka niestety, z bólem serca to mówię, się zestarzała. To jest książka, która została wydana w 1961 roku, więc... I to w ogóle nawet jeszcze nie były czasy moich rodziców. Natomiast to jest książka, która nie do końca będzie się sprawdzała w tym, jak teraz żyją młodzi ludzie, bo mamy całkiem inne czasy. Natomiast o tym porozmawiam trochę szerzej, jak już przeczytam całą książkę, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się podobała. To jest taka książka, która ma bardzo dużo napisane między wierszami. To jest też książka, w której główna bohaterka ma bardzo dużo przemyśleń wewnętrznych, które ja osobiście uwielbiam w literaturze. I to jest coś, co daje nam taką głębię bohatera. Zobaczymy, jak będzie, jak skończę. Skończyłam czytać dwie kolejne, a zarazem dwie ostatnie książki w tym wyzwaniu, ponieważ przeczytałam Chłopców z Placu Broni i Ten obcy, tego obcego. I tak, może zaczniemy od tej książki. Teraz bardzo mi się podobała. Naprawdę jestem skora wystawić jej taką 4-4,5 gwiazdki, ponieważ jest to coś, co ja się nie spodziewałam w ogóle tego po tej książce. To znaczy, ja trochę podeszłam do niej z takim, jak kiedyś mi się nie podobało, to chyba teraz też nie. Natomiast to jest książka, która w takim naprawdę wielkim uproszczeniu opowiada o problemach związanych z dorastaniem, ponieważ mamy tutaj historię kilku osób, które są jeszcze takimi dzieciakami, młodszą młodzieżą. Oni poznają pewnego chłopaka, który zamieszkuje ich wyspę, czyli Zenka, właśnie tytułowego obcego. Jak się okazuje, Zenek jest uciekinierem, zostawił on swój dom rodzinny, wyszedł z domu, szukając swojego wujka. Wujek oczywiście nie wie o tym, że Zenek go szuka. No i tak jak mówię, Zenek szuka go na własną rękę. To jest książka, z którą czytelnik miał się utożsamiać. Ona ma to czuć w niej, że to był właśnie jej taki główny cel. Natomiast największym problemem tej książki jest to, że ona się niestety zestarzała. To znaczy, dzisiejsza młodzież nie będzie w stanie się z nią utożsamić ze względu na to, że żyjemy w całkiem innych czasach. To znaczy, u nas nie ma biegania do rodziców, nie ma czegoś takiego, że rodzice by nie wiedzieli, ile nas w domu nie będzie, bo są telefony komórkowe. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, że dzieci całe dnie spędzałyby na zewnątrz, bo nie ma nic innego, tak? No teraz są komputery. I oczywiście ja nie twierdzę, że wszyscy tak robią, że to jest non-stop. Natomiast nie da się ukryć, że między rokiem 60 a 2020 jest
duża różnica. I to jest coś, co sprawia, że jest mi naprawdę bardzo przykro, bo to jest książka, która jest naprawdę przepiękna. To jest, ja się nie spodziewałam w ogóle, że ta książka tak bardzo mi się spodoba. Zresztą ona jest bardzo ładna w takiej prostocie tak naprawdę, bo tutaj nie ma nic skomplikowanego. Tutaj oczywiście są dalej wątki, z którymi czytelnicy będą się utożsamiali, bo mamy tutaj chociażby wątek Uli, która mieszka ze swoim tatą, z którym nie ma dobrego kontaktu, którego zdecydowała się nienawidzić. To są takie rzeczy, które jakby nie mają, wiecie, różnicy między teraz a kiedyś. Natomiast sama psychika postaci jest trochę inna i to, jak wartościuje się pewne rzeczy. To oczywiście też nie jest nic złego, bo wiadomo, że czasy się zmieniają. Natomiast to jest rzecz, która no po prostu jest mi przykro, bo wiem, że no, czytelnicy teraz tego nie docenią. Ja jako osoba, która od niedawnego czasu jest po prostu zakochana w historiach klasycznych, całkiem inaczej patrzę na tę książkę, bo gdybym pewnie ją zabrała jeszcze, ja wiem, z rok temu, to na pewno aż tak bardzo by mi się nie podobała. I chciałabym po prostu, żeby więcej osób polubiła tę książkę, bo ja widzę w niej to, co widziałem w nim osoby, które wybierały tę książkę na... bo ta książka w ogóle chyba dostała jakiś order Christiana Andersena, taką nagrodę w 64. Więc no jest to duże wyróżnienie i tak jakby ja myślę, że to naprawdę coś znaczy. A patrząc na Lubimy Czytać, zobaczyłam, że większość opinii jest neutralna ku negatywnym. Więc no szkoda. Bardzo polubiłam Ulę, bardzo polubiłam Pascal, w ogóle wszystkich tam polubiłam. Zenek jest trochę taką postacią, która no ja nie do końca go kupuję. Natomiast no jakby nie jest to... Nie jest tak, że to nie jest wytłumaczone to jego zachowanie. I ciekawostka, i pamiętałam jedną scenę, i to jest scena na stacji kolejowej. I powiem wam szczerze, że ją naprawdę jakoś tak w mojej głowie ona była bardzo taka, bardzo duża, a to jest jedna strona i to jest ostatnia strona tej książki, a ja ją przede wszystkim pamiętałam, to jest rzecz, która mi została po czytaniu jej w tej książki w podstawówce. Natomiast z całego serca polecam wam tę książkę. Może komuś się spodoba, mam taką nadzieję. I ostatnia książka to Chłopcy z Placu Broni. To jest książka, którą zaczęłam wczoraj wieczorem czytać i w sumie, wiecie, tak myślałam, że wiecie, że przeczytam sobie 100 stron i że sobie zostawię na następny dzień. Nie miałam, wiecie, parcia, żeby ją skończyć. Natomiast gdy już zaczęłam czytać, to przepadłam i przeczytałam ją na raz. Fakt faktem, ona ma no, 200 stron równe, więc nie jest to w żaden sposób gruba książka. Natomiast historia, która jest tutaj przedstawiona i to jest taka książka, która jest bardzo prosto napisana. To jest historia, która widać, że była skierowana przede wszystkim dla młodszego czytelnika, natomiast to jest książka, która spodoba się czytelnikowi od lat 10 do lat 110. I jestem prawie pewna, że 90% osób, które sięgają po tę książkę, jest nią zachwycona, bo to jest coś po prostu... To jest bardzo wyjątkowa książka. I teraz tak, pamiętałam zakończenie. Tutaj nie będę wam mówiła spoilerów, bo zdaję sobie sprawę, że są osoby, które nie pamiętają zakończenia, a mogą chcieć przeczytać tę książkę jeszcze raz. I teraz tak, ja pamiętałam zakończenie, natomiast płakałam przez ostatnie 40 stron non-stop. To znaczy, wiecie, taki... myślałam na początku, gdy zdecydowałam się nagrywać ten film, że wiecie, że uronię łezkę i że w sumie trochę będzie mi smutno. A po prostu poryczałam się do takiej histerii. Tu zresztą będziecie mieli zdjęcie, które wstawiałam na Instagrama, gdy skończyłam czytać tę książkę o drugiej w nocy. To jest książka, w której mam zaznaczony pewien cytat, który najlepiej obrazuje to, jaki jest klimat tej książki, więc pozwolę sobie go przeczytać. Tam na placu nikt jeszcze nie wiedział, że oto ten mały kawałek ziemi być może przestał już do nich należeć. A przecież ta pięć nieurodzajnej ziemi, ten skrawek wciśnięty między dwie peszteńskie kamienice stanowił dla nich bezkresną przestrzeń, oznaczał wolność i swobodę w zależności od ich dziecięcej wyobraźni. Zmieniał się przed południem w amerykańską prerię, a po południu w węgierską pusztę. W deszcz stawał się morzem, a ziemią biegunem północnym. Słowem był zawsze tym, czego wymagały chłopięce marzenia i niezmiennie służył wspaniałej zabawie. I to jest zdanie, które idealnie okazuje Plac Broni i to, czym on był dla chłopców. Mam tutaj wydanie, w którym na początku jest notka od tłumacza, w którym... z której dowiadujemy się, że w każdym innym wydaniu mamy tytuł Chłopcy z ulicy Pawła. Natomiast u nas został tytuł zaproponowany przez pierwszą tłumaczkę, czyli Janinę Mordkowiczową w 1913 roku. I też wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór, że mamy Chłopców z Placu Broni. Książka, która mówi o odwadze, mówi o takiej dziecięcej męskości. To, że warto być lojalnym i że wygląd nie wpływa w żaden sposób na naszą odwagę, bo nawet młody blondynek może być odważny. I teraz ważna rzecz. Jeżeli ktoś z was
przez te moje przekonywania sięgnie po tę książkę jeszcze raz, jako dorosły człowiek, to zwróćcie uwagę na to, jak są tutaj przedstawieni dorośli. To jest bardzo ciekawa rzecz, mamy mało dorosłych tutaj, raptem 5, natomiast 6. Natomiast bardzo takie... to jest ciekawe, bo każdy z nich ma inną postawę, to znaczy obrazuje coś innego. Jeszcze tutaj był jeden piękny cytat, w którym narrator mówi nam o tym, że za jakiś czas chłopcy będą całkiem innymi osobami, że się zmienią i to jest coś, co jakby jest nieodzownym elementem dorastania. Natomiast to jest taka książka, która jest po prostu taka piękna w swojej prostocie i która naprawdę wzrusza i daje bardzo do myślenia. Mam wrażenie, że to jest chyba jedna... tak, chyba mogę to powiedzieć, że to będzie moja ulubiona lektura, zaraz koło Ani Zielonego Wzgórza. Tak, bardzo podobała mi się ta książka. To jest książka przeznaczona dla dzieci, ale nie jest infantylna, spodoba się naprawdę każdemu czytelnikowi, nieważne w jakim wieku będą. I powiem Wam szczerze, że tak jak czasami się pytacie, jaką książkę powinien przeczytać każdy, no to Chłopcy z Placu Broni moim zdaniem trafiają właśnie do takich książek, które powinien każdy przeczytać, ocenić, bo pewnie nie wszyscy będą tak bardzo zakochani w tej książce jak ja, natomiast no mimo wszystko coś wyjątkowego i bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę. Więc tak jak mogliście zobaczyć, przeczytałam 4 lektury i gdybym miała je jakoś uszeregować, no to największym zaskoczeniem z pewnością jest Ten Obcy. Książka, po której nie spodziewałam się, że takiej... Nie spodziewałam się, że po prostu mi się spodoba. Jakoś tak byłam trochę sceptycznie nastawiona. Najpiękniejszą z nich wszystkich z pewnością są Chłopcy z Placu Broni. Najbardziej uroczą i taką zabawną będą Dzieci z Bullerbyn. A książką, która nie do końca mi się podobała, natomiast jest pięknie napisana i ma naprawdę świetny styl autora, no to oczywiście Szatan z siódmej klasy. I tak jak mówię, mimo że to nie jest moja ulubiona lektura, mimo że to nie była moja ulubiona lektura, no to jest coś, co moim zdaniem tak zasieje ziarnko fanów kryminałów w młodszych czytelnikach. Jeżeli macie propozycje, jakie książki mogłabym przeczytać w następnym takim wyzwaniu, to dajcie mi znać. Jeżeli Wam się podobało, to błagam Was, napiszcie komentarze, bo Wasz odzew jest najważniejszy w tym wszystkim. A ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Cześć!